Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Cześć wszystkim, Super Gołąb wita hodowczynie, hodowców. Gościmy w Brzegu Dolnym w okręgu Wrocław. Jesteśmy u Roberta Lecha. Ostatnia nasza wizyta była w 2016 roku. Po tym roku Robert zawiesił lotowanie. Wrócił w tym roku do lotowania, ale z jakimś skutkiem kapitalne wyniki w tym roku po powrocie i w mistrzostwach oddziału, okręgu, regionu, też w mistrzostwach Polski. Także jesteśmy tutaj w związku też z aukcją gołębi pocztowych, które tutaj będą wystawiane na naszym portalu, na portalu supergola.pl. No cóż, rozpoczniemy może nasz reportaż od podsumowania sezonu. O, Robert też nam może opowie, dlaczego miał tą przerwę w lotowaniu, bo to parę lat minęło. Też zaprezentujemy może hurtownię też z artykułami dla gołębi. Też Robert przedstawi, gdzie jest przedstawicielem, jakich firm tutaj zachodnich. Także pierwsze moje pytanie. No, ostatni raz byliśmy w 2016 roku, tak? Po tym roku jakby zawiesiłeś lotowanie, część sprzedałeś, część gołębi, gołębniki sprzedałeś, zmieniłeś miejsce zamieszkania. Tak. W 2016 roku to był ostatni rok, którym lotowałem gołębiami dorosłymi na starym miejscu w Lipnicy. Powód był taki, że tam był problem z postawieniem hurtowni, taką jak tutaj mam, plus minus. I na tym miejscu, co jestem, był plan tylko postawić hurtownię. Natomiast trudność czy obciążenie dojazdami z Brzegu Dolnego do Lipnicy, podjęliśmy decyzję, że też sprzedamy tam dom i budujemy się tutaj obok hurtowni. No jest to lepsze rozwiązanie logistyczne, bo wszystko jest na jednej posesji. W 16 roku, tak jak powiedziałem, zakończyliśmy lotowanie gołębiami dorosłymi. Miałem przerwę w 17, w 18 roku. W 19 roku przeprowadziliśmy się tutaj już na nowe miejsce. Gołębie lotowe wszystkie sprzedałem, natomiast gołębie rozpłodowe zostawiłem, które przeniosłem na nowe miejsce. W 19 roku leciałem tylko młodymi kilka lotów, znaczy dwa loty plus okręgowy, który był bardzo dobry dla mnie, bo był to lot pajny pod wiatr prawie 500 km. Na 10 gołębi w okręgu 9 było moich. Pierwszych? Tak, pierwszych. Natomiast w 2020 miałem drużynę małą rocznych i podjąłem decyzję, że tylko lecę od 100 do 600 dystans. No i było fajnie, bo wygrałem kategorię A w okręgu. W roku 20 wygrałem kategorię B w okręgu. Natomiast w 22 teraz wygrałem kategorię C. No plus też kilka innych mistrzostw, które mamy, czyli byłem w trójce w kilku mistrzostwach. Mhm. Czyli fajnie u Ciebie się od mistrza okręgu A, B, C. Tak. To w przyszłym roku mistrz maratonu, tak? I w maratonie też byłem na pudle w tym roku, w okręgu. Byłem w kategorii D wicemistrzem, w kategorii C mistrzem, w kategorii roczne chyba drugim wicemistrzem. Zespół lotników miałem drugi w okręgu. Nie pamiętam, ale wszędzie tam było w czołówce. No i bardzo udany był rok ogólnie, bo wydolność gołębników, gołębi dorosłych była na ponad 60%, a gołębi młodych na ponad 70%. W regionie piątym to chyba jest mój w tej chwili największy sukces życiowy. Zdobyłem supermistrza regionu piątego.
czyli suma wszystkich kategorii gołębi starych, czyli dorosłych i młodych. Bardzo trudna kategoria, tak? Bo to jest, trzeba wszędzie, w każdej kategorii być w czołówce. Tak, tak. Oprócz tego byłem wicemistrzem w kategorii maraton oraz drugim wicemistrzem w kategorii D. No i w kategorii C byłem chyba piąte miejsce, nie pamiętam, czy siódme w kategorii C w regionie. Na czwartym miejscu jestem, oficjalnie czwarte miejsce w kategorii maraton w Polsce. Niewiele zabrakło do podium. Dwa koeficjenty. Także widzicie, no tutaj w sumie 3 lata, tak, od zmiany miejsca zamieszkania. Na starym miejscu byłem w ostatnim, czyli w 16 roku, siódmy w kategorii C w Polsce. No w 12 miałem mistrza Polski, to jest taki, jeśli chodzi o prestiż, największy sukces po mistrzostwo Polski. Natomiast ja bardziej cenię supermistrza regionu w gremiach dorosłych, bo to jest większy jakby wysiłek i większy obraz gołębnika całego, stada. Czyli gołębnik musi być uniwersalny, nie tylko, że w jednej kategorii, ale tak. Musi i na krótkim dystansie, i na dalekim. Przy młodych, ja uważam, i nie tylko ja, rozmawiam z hodowcami z Belgii, kategoria A i lotu młodych można wygrać, bardziej odgrywa system, rolę jak jakość gołębi. Czym dalej, tym jakość gołębi musi być większa. Czyli wszędzie musi być system, natomiast przy lotach krótkich... Większe znaczenie ma jakość gołębi przy tych dalszych. Gołębie średnie, zasiemione, zrobią lepszy wynik jak młode, naturalnie chowane, nawet wybitne. Dobra, ty lotowałeś gołębiami młodymi? Czyli ja zawsze zaciemiam. Zawsze? Tak. Znaczy mi się lepiej prowadzi. Mogę w gołębie wkładać na loty bez ryzyka, że zginie, bo jest nieopierzony, czy rozpierzony, czy głowa. Także on ma na pewno lepsze warunki fizyczne niż taki gołąb naturalnie prowadzony. Bo jego forma zależy od fazy pierzenia. No i tutaj tego nie szukamy. Mogą wygrywać gołębie naturalne, natomiast to trzeba się wstrzelić w tą formę, fazę pierzenia i wiadomo, za tym idzie forma gołębia. Ciężko, żeby takiego 5 tygodni wytrzymał w formie. Mhm. Na pewno dobrze się spisują przy takich lotach młode z trzeciego lęgu. One w tym momencie są, nie są w tej fazie takiej intensywnej pierzenia, tej głównej. I one dają radę. O gołębiach młodych jeszcze zdążymy porozmawiać, bo też pokażę Wam bardzo ciekawe rozwiązanie, jakie Robert zastosował, jeśli chodzi o gołębniki. To jest takie nowość, w Polsce chyba rzadko spotykane, a ja bynajmniej osobiście nie widziałem takich gołębników, także myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie. No też taka ważna uwaga, Ty od kilkunastu lat jesteś związany stricte z gołębiami. Nie dość, że jesteś hodowcą, prowadzisz swój biznes związany stricte z gołębiami, jesteś przedstawicielem wielu firm zachodnich, masz dosyć, no, dużą hurtownię, jedną chyba z większych w Polsce hurtowni, jeśli chodzi o artykuły dla gołębi. Od ilu lat się tak profesjonalnie już zajmujesz? Działalność zacząłem w 2006 roku, natomiast wtedy jeszcze pracowałem. Pracowałem oraz prowadziłem działalność. Tak naprawdę to się zaczęło od katastrofy w Katowicach, którą przeżyłem. Byłem podczas katastrofy. To później jakby ta pomoc, którą jakby udzieliłem moim znajomym Belgom, zaprocentowała w ten sposób, że wprowadzili mnie w ten biznes jakby kolejnymi drzwiami. I poznałem wiele hodowli dobrych, wiele hodowli komercyjnych, bo wcale komercyjne nie oznacza dobre. To dobre gołębie uważam, to co tam zobaczyłem, czy drogie, nie znaczy dobre. Dużo hodowców jest bardzo dobrych, nawet tanich, ma dobre gołębie,
gdzie ci komercyjnie to wykupują od tych Belgów te gołębie i jest przybitka, powiedzmy, 2000 euro na sztuce, te same gołębie, tylko pod inną nazwą. Także to zapytał się mi jeden Belgów, czy chcę, bo ja powiedziałem, że chcę mieć dobre gołębie. On powiedział, czy chcę je sprzedawać, mieć dobre, czy lotować. Powiedział, no plus gołębie to samo. On powiedział, że nie. Sprzedaż gołębie, jak chcę się nastawić, to muszę ściągać gołębie od hodowli słynnych, komercyjnych. A jeśli dobrze lotować, to nie pokażę mi, skąd brać gołębie niedrogie, a dobre. Bo żeby sprzedawać, to trzeba się promować z dużymi hodowcami, z dużymi gołębiami, gdzie później oni też promują daną hodowlę. To jest jakby... To jest biznes, po prostu biznes. Wzajemna pomoc hodowców, od których się kupuje za duże pieniądze, oni też są w stanie pomóc w sprzedaży później. Czyli ty masz dobre gołębie. Znaczy, jak zawsze jeździłem, to mówię, że chcemy dobre gołębie. Bo nawet była taka sytuacja u jednego z Belgów, którego dobrze znam, się pytałem. Zawsze przyjeżdżałem, powiedziałem, że chcemy dobre gołębie. I on mi wybierał te gołębie. Natomiast zapytałem go raz, czy masz samca, który ci wygrał lot narodowy? Dlaczego nigdy mi po nim nie dałeś? On powiedział, bo ty chciałeś dobre gołębie. A ja mówię, no ale tyle go trzymasz, on jest niedobry. On mówi, nie wiem, że jest dobry, on ma zamówienie na młode po nim, jego rodzina u niego nic nie wylatała, natomiast on siedzi, bo ma zamówienia, mówi, może one są dobre, natomiast on ich nie próbuje, bo po nim nic nie latało, może w rozpadzie są dobre, natomiast jako lotniki to były bardzo, bardzo mierne gołębie. Nawiązałeś tam kontakt, możesz nam powiedzieć, przedstawicielem jakich firm jesteś tutaj belgijskich, nasz kraj? Znaczy, powiem skąd odbieram, bo osobiście, oprócz mnie są też inni, którzy odbierają, przedstawiciel Polski, tak jak Trophy Pharma. Ale właśnie, tutaj ważne to powiedzieć, że twoje produkty to są, ty jedziesz osobiście do Belgii, odbierasz je bezpośrednio od producentów belgijskich, tak, albo mi przysyłają. Albo tak, przysyłają, że jest bezpośrednia dostawa od producenta. Oficjalnie jestem, biorę produkty z Trophy Pharmy, Herbosa, Bricon, Bayers, Beefs. Beefsa jestem generalnym na Polskę, nie mam przedstawicielem. Odbieram to z Matadora, z Baxa produkty. No też z innych firm, których niekoniecznie jestem przedstawicielem, po prostu odbieram. Ale tu hodowcy mają pewność, jeżeli zamawiają u ciebie towar, to mają pewność, że to jest w 100% oryginalny towar belgijski, czy tam z innych firm, czy holenderski. Nie jest to, nie bawię się w garażową produkcję. Dokładnie. Sprzedaż środków takich. Chociaż mam dużo zamówień na takie produkty, natomiast nie ściągam tego. Oryginalne, sprawdzone w 100%. Tak. Te produkty, na których lotują tam znajomi z Belgii. Tak. Także tutaj znaczy jest tak, że ja nawet im wożę też czasami produkty, bo wiadomo, że za pewne przysługi ja im sprzedam taniej. Jest wymienna jakby sprawa między mną a hodowcami tymi belgijskimi. Okej, zaraz przejdziemy do gołębników, bo tam też może byśmy zaprezentowali albo tutaj nawet te najlepsze lotniki, które, bo ty masz fajny system prowadzenia tych gołębi, o którym też porozmawiamy. Lotujesz samicami generalnie, tak? Znaczy jest tak, w Lipnicy na stare miejsce lotowałem tylko samicami. Tutaj pierwsze dwa lata jakby testowo wkładałem wszystko, co wszystko. Chciałem sprawdzić pary po prostu, które miałem rozpłodowe, bo część par sprzedałem oryginalnych moich bazowych. Musiałem sprawdzić jakby większą ilość tych gołębi i od tego roku znowu przeszedłem tylko na samice. Także i w przyszłym roku i następnym lecę tylko samicami. No i w tym wypadku samce idą do sprzedaży, po prostu się pozbywam. Tak, właśnie chcę wam powiedzieć, dlatego tutaj jesteśmy też,
bo wszystkie te samczyki przelotowane i też niektóre mają komplet, tak? No tak, jest z kompletami, idą na aukcję tylko i wyłącznie z tego względu, że Robert tutaj nastawił się na lotowanie samicami, lotował tam w Lipnicy z no, super wynikami, więc znaczy, co masz zmieniać? Chodzi o to, że są może inne metody lepsze, natomiast pod moją jakby działalność, pod mój czas, to jest najlepsze rozwiązanie w tym przypadku. Mniej wymagające są samice, nie oczekują... Znaczy samice wyobrażają jakby więcej błędów. Samce, przy samcach musi być większa systematyczność. Większe zaangażowanie hodowcy do pracy, a tutaj samice... Tak, samice wiele razy było tak, że trening był tylko 2-3 razy w tygodniu i potrafiły wygrywać lot, także przy samicach. I to, że jest tylko raz dziennie oblot. Wiadomo, że na początku je rozkręcę, że 2 razy latają, natomiast później już wystarczy, jak latają tylko raz dziennie. Co jeszcze? Ten sezon jakby rozpocząłem nietypowo niż jak robiłem zawsze w Lipnicy, bo w Lipnicy latowałem na sucho, natomiast w tym roku, ze względu, że zbiorniki były nowe, tam te roczniaki nie miały gniazda wcześniej w ogóle. Nie miały zajętych półek, one leciały jako roczniaki. Wszystkie loty od 100 do 700 bez gniazda. Po prostu chciałem, żeby tylko nabrało doświadczenia. I jak byłem w Belgii w tym roku w zimę, to Belgowie mi doradzili, żebym jednak dla tych, które nie były wychowane w tym gierniku, zrobił gniazdo. I ja 18 marca puściłem w pary i pierwsze 3 loty te samice leciały od młodych i rozdzieliłem dopiero po 3 locie. No i być może też ten efekt z tą formą był taki, że leciały mi od początku do końca bardzo dobrze. Od pierwszego lotu? Tak. No ale to już super na maratonie ci poszło, tak? 4. w Polsce. Znaczy, to było tak, że wyjście było bardzo dobre i do C, i do M, bo w C mój wynik najlepszy jest 71. To też był wysoko w Polsce. Natomiast 31 mam w maratonie. Także akurat żaden z tego MP, który miał super wyjście z ostatniego maratonu, nie siadł mi w tej pierwszej piątce. Siadła samica inna, która wskoczyła do tej trójki, ale gdyby siadły 1 czy 2 w C na przykład, to też mogłoby być trójka w Polsce w kategorii C. Teraz jesteśmy w gołębniku gołębi rozpłodowych, możecie zobaczyć te nowe rozwiązania gołębników. Za chwilę pokażę wam zewnątrz, jak to wygląda. Bardzo ciekawe. Znaczy, gołębnik jest wydecyfikowany, no i czeka na parowanie, ale myślę, że nie wcześniej jak w lutym pójdą w parę, teraz tylko będę wpuszczał samce, żeby sobie obrały cele. Czyli nie masz jakby takiego, powiedzmy, lęku zimowego na młode, tylko normalnie puszczasz tak jak się początek lutego? Nigdy nie miałem zimowego lęku. Chcę spróbować, ale chcę pod tym kątem, żeby sprawdzić, jak one sobie poradzą jako roczne. Czy będą lepsze od tych wiosennych, czy będą takie same. Jeśli nie, to nie ma sensu zimowego lęku. No wiadomo, 2 miesiące dłużej pracy, a jak efekt nie jest żaden, bo jeśli chodzi o lotowanie gołębiami młodymi, to te zimowe, a te z lutego, to żadna różnica chyba, nawet te z lutego przy naszych warunkach są lepsze, tak mi się wydaje, nie wiem, jakie są twoje odczucia. Nie porównywałem, także na razie wiosenne, młode, spokojnie na nasz program dają radę. No to tylko 5 lotów także, nie? Tak, i te loty są krótkie. Okej, okay. Czyli tak tu widzicie, że gołębnik wygląda, wentylacja tu jest pełna. I tu jest mam. Na przestrzał zrobione. Zaraz z zewnątrz pokażę. Tak, bo to jest z zewnątrz, to dopiero i tu jest. Nigdy nie miałem tutaj pełnej obsady. Zawsze było 3-4 zajęte cele i dwie wolne. Także był luz, żeby była bardziej pewność, że jest to dane w gołębiach. Ewentualnie przymykam przed zniesieniem jajek. Tutaj mamy części gołębi. Znaczy, to jest gotowy. Część, co pójdzie na aukcję. Tu jeden stary
Nie, tak, jeden stary jest, tam jest, ale z młodych to tylko, przeznaczamy tylko z młodych jakby na aukcję. Zaprezentujemy właśnie te nowe gołębniki Roberta, ciekawe rozwiązanie. Nie są to drewniane gołębniki, jak widzicie. Całkiem tu jest, tylko są te stare gołębniki. Ten gołębnik jest stary, przywieziony z poprzedniego miejsca. Ale te są wybudowane teraz, niedawno. Możesz coś tam powiedzieć o konstrukcji tych gołębników? Nie, to jest tak, podpoczyłem w Belgii u tandemu Van Oppen-Luyten. Oni znowu podpoczyli u kilku hodowców, którzy dobrze grają w Belgii, jak na przykład Stefan Lambrechts, to rozwiązanie. No i przyniosłem ten projekt jakby na Polskę. No i będę sprawdzał, czy będę porównywał dwa gołębniki, stary i nowy, w którym się lepiej sprawdzają. Na chwilę obecną jest pół na pół. Czyli nie ma tak dużej różnicy. Zobaczymy. Z czasem. Tam były gołębie 19 roku, tutaj tylko z 20. A, czyli tam te starsze. Tak. Są takie specjalne płyty warstwowe, tak? Z dwóch stron blacha? To jest płyta warstwowa 60x6 cm. I dach, i ściany. I jak to się sprawdza? Latem to jest chyba... Znaczy klimat jest bardzo fajny. Być może jeszcze będę musiał popracować nad wentylacją. Jak widać, na razie też jest prowizorka, bo firma nie stoi na wysokości zadania, no i do tej pory nie mam wolier. Także myślę, że przez zimę dokończę, bo to mi strasznie utrudnia pracę w moim systemie, którym jakby lotuję. Woliery jakby muszą być. Jako rozwiązanie, które mi pomaga zaoszczędzić dużo czasu. To znaczy co, kąpiesz tam i one przybywają? Nie, nie. Samice siedzą na wolierze podczas dnia. A, i tylko wieczorem? Tylko wieczorem wchodzą. Żeby się nie parowały też, półki, nie? Tak. Tutaj widzicie tą wentylację, jest na przestrzał, tak jak tam Robert tam pokazywał na tym, czyli z tej strony powietrze wchodzi, z tamtej wychodzi. I drugi, tak, to jest, to 10 cm jest szczelina zrobiona. A dach tak... Można zobaczyć, dokładnie tak samo jak tutaj przy tym gołębniku. O, tutaj widzicie, właśnie taki jest kształt tego dachu. I z przodu i z tyłu jest, jest otwór wentylacyjny. Dobra, idziemy do środka, pokażemy też Wam te lotniki, porozmawiamy też o systemie lotowania, bo dosyć ciekawy jest. Jesteśmy w gołębniku gołębi dorosłych, tutaj przebywają samice, tak? Tak, tu są samice. W nocy siedzą tutaj, na tych kółkach, to są całe hermesa. Natomiast po karmieniu, po oblocie... Tu są te wymiany? Że były. No myślę, że będą na wiosnę będą nowe woliery, to będą w nowych wolierach. To są jeszcze stare woliery, które były robione do starego gołębnika. No dobra, to powiedzmy o tym samym systemie, jak ty lotujesz tymi samicami. One tutaj przebywają, okej. Okay. Cały dzień, tak? Tak. Oblot robisz i z oblotu gdzie one wchodzą? Tutaj wchodzą? Wchodzą, będę chciał zrobić, że wchodzą przez wolierę do gołębnika. Wchodzą do gołębnika, jedzą, po jedzeniu wyganiam na wolierę. I tylko tam wstawiam wodę, ewentualnie grid. I do oblotu wieczornego, lub jeśli nie robię oblotu wieczornego, no to wieczorem je karmię i po karmieniu do... Nie ma problemu z parowaniem. I są tutaj. Tak. To jest znaczy problem zawsze może być. Są takie typy samic, które... Znaczy nie są jakby przystosowane do dobieństwa, tylko do gniazda. Ale lotujesz takimi samicami, też dobrze siadają, jak to jest u Ciebie? Czy starasz się eliminować takie gołębie? Znaczy nie, lotuję. Znaczy jest mniejszy problem u mnie, dlatego że samicami ja lecę wszystkie loty. Czyli i roczne, i stare lecę cały program. Czyli 700 roczne też? Tak, tak. Od początku do końca? Tak. Wszystko muszę mieć. Ja pokażę. Mam lotniczkę. To jest roczna lotniczka. To jest najlepszy lotnik w oddziale Brzeg Dolny. Ona ma 14 konkursów na 14 wkładań. I jestem trochę taki kat, trochę bez serca chyba, bo widziałem, że ma 13 na 13 konkursów,
i przed włożeniem zobaczyłem, że ona była zaciemniona jako młoda. Mhm. I wiadomo, że część gałębi się nie spierzy, zostawia lotki. Tak. I jak rozłożyłem lotko, to ostatnie z jednej z drugiej strony było tak na 1/3 pałki. Mhm. Włożyłem tą samicę. A ostatni lot jaki mieliście, ile kilometrów? 700. Czyli maraton. Tak. Włożyłem ją. Siadła czwarta i była 15 na rejonu. Większość hodowców by się nie odważyło, bo z takiego gołębia to wiadomo, że po oli jak leci. Tak, no. to jest ona. Teraz pokażę samicę, która jest najlepsza w oddziale jako dorosła. Też ma 14 konkursów. I ona siadła pierwsza i była pierwsza na oddział i pierwsza na rejon z maratonu i trzecia w okręgu. Jest u mnie w drużynie w maratonie. Mm-hmm. A z jakich to gołębi są? Z Van Open Luyten. O właśnie, chciałem powiedzieć, że po niej, znaczy po jej matce będzie na aukcji młody, znaczy po innym ojcu, mm-hmm. bo inaczej czyli... są poparowane. Czyli po półbrat będzie po niej, będzie półbrat po tej strej też, mm-hmm. po sama matka będzie. Następna samica z kategorii maraton. Po niej to są wszystkie gołębie 100% Van Open Luyten. Ta samica i jej siostra, ta samica była w kategorii maraton, jej siostra w kategorii C i będzie młody po tym samym ojcu, mm-hmm. czyli półbrat tej samicy. To jest samica, która ma 13 konkursów i to jest po samcu Van Open Luyten Danilo. Danilo dlatego, że jest to brat samicy Danila, która wygrała lot narodowy w Belgii. Jest to brat typowy Van Open Luyten. On już wydał samicę, jak lotowałem w Lipnicy w poprzednim miejscu, które były w zespole w C i w kategorii maraton. I będą, a matka jest mojej najlepszej pary Speedo Miranda. Mm-hmm. I ona ma 13 konkursów i będzie pełny brat tej samicy na aukcji. A Robert, twoja hodowla jest generalnie oparta na tej hodowli, tak? Van Open Luyten? Tak, tak. Znaczy to jest w tej chwili około 80%, tak. Mm-hmm. To są dodatki różnych, natomiast każdy gołąb, przynajmniej jeden z rodziców jest 100% Van Open Luyten. I to są gołębie stricte na średni i daleki dystans? Czyli od pierwszego do ostatniego lotu. A czyli uniwersalne, takie od 100 km. Dlatego mnie to dziwi, bo mówię tak, gołębie na powiedzmy kapitalnie latają w maratonie, lotujesz też na młode, bo też mówię, że lotujesz na młode, przyciemniasz i one na młode też robią kapitalny tak. wynik. Znaczy w tym roku jestem też w Polsce w kategorii A, chyba nie pamiętam, 90. Mm-hmm. Muszę sprawdzić. W pierwszej sesji jestem w kategorii A, no i w C jestem wysoko. Czyli to uniwersalne gołębie, tak, tak. Od 100 do 700 ale robią pierwsze konkursy. Dobrze są krótkie, natomiast od 500 w górę kapitalnie. I jeszcze lepiej, tak. Mm-hmm. Dobra, to mieliśmy tutaj te 3-4. No tak, jeszcze nie mamy. Dobra, to wracamy do tego systemu. Karmienie, jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o te samice? Znaczy ja... karmię na pełny karmnik. To nie jest tak, że się rozsypuje, po prostu daje, żeby wyjadały wszystko. No i tam trochę może zostać, natomiast nie karmię na łyżki. Jedzą do syta, reguluje to jakby jakością karmy. Czyli po locie jest bardzo dobrze, później jest na oczyszczenie w poniedziałek czy wtorek. No i już ostatnie dwa dni na pewno jest karma mocna, energia i lotowa. I tak karmię, już ileś lat. To ci się sprawdza, masz swój system, tak, to ci się sprawdza. A jeśli chodzi o suplementację, no to wiadomo, bazujesz na pewno na tych środkach. Najwięcej produktów używam z firmy Biffs, belgijskiej. No do tego są dodatki jakieś z Bayersa, bo karma jest Bayersa, plus dodaję
niektóre rodzaje z Matadora. Parę lat temu doradziłeś właśnie z Beefsa parę środków. Też nie ukrywam, że też stosuję. Mało znana może ta firma, nie jest tak znana w Polsce, jeśli chodzi o środki, ale mają kapitalne, jeśli na przykład chodzi mi też o te środki na grzyba. Tak, CCK. CCK na przykład, to ogólnie, jest jeden z środków, które... Ja trafiłem do tej firmy za pośrednictwem hodowców belgijskich. Mhm. Jak to było po katastrofie na przykład, jak mnie Belgowie zaprosili do Belgii, pokazali gojemniki, ja jeżdżąc robiłem zdjęcia u hodowców, kto co używa. I te produkty zauważyłem u kilku hodowców bardzo dobrych. I zacząłem się pytać, co to jest za firma. I miałem wtedy problem z gronkowcem. No i ten szef Brikona, już nie żyjący Francis Normans, zawiózł mnie do tej firmy i tutaj mi doradził, co mam podawać. Rzeczy naturalne. Mhm. I od tamtej pory jakby problem się rozwiązał. Czyli nie masz problemu. Akurat jakieś stosujesz takie w ciemno? Nie, nie, robię tak. Jesień czy zima staram się zrobić badania w jakimś laboratorium. Takie szybkie badania, które robię w WoW-ie u chłopaków. Mhm. Natomiast takie jedno konkretne staram się zrobić w jakiejś klinice, laboratorium, które bada drób. Na przykład teraz we Wrocławiu Agrovet jest, który to robi. Mhm. Na podstawie tego antybiogramu czy analizy wiem, co mam badać, ewentualnie czy się badawa. Tak. Mhm. Czyli nic w ciemno nie robisz? Nie. I po tym jedynie co robię, to na górne drogi przed sezonem. Mhm. Coś, co zawiera bromheksynę, dlatego że po zimie wiele gołębi ma zapchane górne drogi śluzem, mhm. żeby ten śluz wywaliły. Ty masz kapitalną wiedzę, jeśli chodzi właśnie tutaj o suplementację, o środki, o przygotowanie gołębi do lotu właśnie. Wielu hodowców też korzysta z twoich jakby porad i masz masę telefonów w czasie sezonu. Wiesz, trochę to ci też komplikuje, jeśli chodzi o pracę tutaj na hurtowni, ale wiedza jest kapitalna, także ja też nieraz dzwoniłem do ciebie tak samo, jak był jakiś problem, to wiadomo, nie? Że trzeba zadzwonić do Roberta, Robert ma rozwiązanie. Znaczy jest tak, że u tych Belgów, z którymi mam dobry kontakt, no w tej chwili już Patryk Van Oppen zakończył lodowanie, ale od nich się zaczęło, że można nie używać lub bardzo mało przez sezon antybiotyków. No gdyby to była inna osoba, to bym nie uwierzył. Po prostu wiedziałem, że mówi szczerze. Mój najlepszy sezon, jeśli chodzi o podawanie jakichś leków, to był chyba 14 rok, gdzie zdobyłem chyba 7 pucharów w okręgu i do 13 lotu nie podałem, nie, do 12 nie podałem żadnej chemii dla gołębi. I normalnie jest tak, że podaję 1 albo 2 razy, czasami 3 jakieś infekcje, ale to już bardziej 10 lot, 11. No to jadą z kabiny, coś mogą zawsze przetargać. Nie, gołębie, to część jest z kabiny, albo jak są noty ciężkie, gdzie gołębie dochodzą po 2-3 dniach. Czy mogą, tak. Na pewno dobrą robotę robią żółte krople. Nie podaję w ogóle ronidazolu podczas sezonu. Żółte krople w każdym locie. W zupełności. Ale do wody czy na karmę dajesz? Na karmę. W lipnicy podawałem do dzioba, natomiast w tej chwili jest stado duże, dopóki jakby nie zmniejszę tego stada, to będę podawał na karmę. Jak będzie ich mniej, to do dzioba. Żeby zaoszczędzić te telefony, powiedz mi w jakiej proporcji to podajesz, bo to już wiem, że na 100% zaraz będą hodowcy dzwonić. Jest 8 ml na kilogram karmy podaję. Podaje. Żeby też nie za dużo, bo to też jest dosyć agresywny środek, tak? Żeby tak nie podrażniło tego przełyku. Czyli 8 ml. Tak. To już masz 100 telefonów. Nie. Tak. Dobra, i teraz tak. Wracamy do systemu. Tutaj one przebywają w całym tygodniu. Tak. Przez cały tydzień. Są zakoszowane na lot. Lot się odbywa, one przylatują. I co dalej się dzieje? No są razem ze sobą. Ale nie tutaj, w tym gołębiu. Nie. Są, wchodzą do przydziału samców. Zaraz pójdziemy, zobaczycie ten przydział samców, ciekawe rozwiązanie. I no, samce najlepiej są zamknięte.
Jest tak, że... Cela są zamknięte, czekają na sanie. Czy powinny być? Jeśli ich było dużo, nie chciałbym się zamykać na pierwsze loty, to po prostu był harmider. Mhm. Samice wpadały i sam, 30 samców z jedną samicą biegało. I awantura była. Tak, tak. W lotach już, jak były 500 km, mhm. już samce pozamykałem. Żeby samice przeleciały, się spokojnie najadły. Kiedy chciała, to sobie wskoczyła do celi, do samca. No i tam po 2 godzinach otwierałem na przykład. A tak ona siedziała przed celą. Czyli nie miała dostępu do samca przez 2 godziny? Nie, miała tylko przez szczebelki. Już zaraz idziemy pokazać, bo to jest ciekawe. Czy idziemy tak? Przestawię. Czekaj, to pokazamy na tej pustej, co nie? Mhm. No wiem. Teraz widzicie, tutaj te samce przybywają. Ale pójdziemy jeszcze dalej do tamtego boksu, żeby one nam tutaj nie przeszkadzały, albo my, żebyśmy się skasowali. Teraz jest ze względu, że samców jest więcej, to jest cała dzielona na dwie części, mhm. żeby każdy mógł siedzieć jakby w swojej połówce. Jak jest sezon lotowy? No to będzie prosta, dobra. Sezon to jest spuszczony samiec. I on tam czeka na tą samicę? Tak. Samica przylatuje i jest... I sobie skaszę. I ty ją zamykasz, tak? Nie. Zamykam wtedy godzinę przed rozdzieleniem, czyli później go otwieram samca. I tak, się posiedzą. A także ona może sobie tu skoczyć, napić się, najeść. Tak, ona, ja mówię o lotach trudniejszych, czyli skala jest 6-7 godzinny lot. To jest, myślę, że powyżej 500 km. Do 500 km są tym otwarte i samice, wiadomo, że nalot jest większy, no to nie ma takiego, że samica jest zmęczona i tam samce po nią skaczą. A samce mają obroki, czy samce są zamknięte w tygodniu? Samce są od zimy do zimy zamknięte. Znaczy, jeśli mogą być razem wypuszczone, jak puszczą na gniazdo. Czyli jak mają jajka na przykład. To sobie latają razem. To wtedy razem. Natomiast tak, nie ma potrzeby, bo ja część samców w sezonie używałem z rozpodu. Bo ja miałem takie samce na przykład, gdzie testowałem. Wiedzą, samce to najlepsze na lęgi letnie zostawiałem do rozpodu, a te, które miałem testowe, które nie wiem, co z nich będzie, to tylko chowałem do lotów, a jako podczas sezonu wpuszczałem do obsługi. Do obsługi, tak. Tutaj jesteśmy jeszcze na tych starych gołębnikach, tak jak ty mówiłeś, to 50 na 50, czyli z tego gołębnika też latały ci fajnie. Tu były gołębie 19 rok, tam był 20 rok i na razie nie ma porównania, znaczy nie mam opinii, który jest lepszy, bo i z tego gołębnika, i z tamtego były gołębie w drużynie. To jest, no z tego gołębnika wygrywałem w Lipnicy wszystko. Nie wiem, pokazać? Możemy zobaczyć tą chwilkę. A powiedz mi teraz... Robert, ile ty masz w ogóle tak na spis, ile dajesz tych gołębi? Sporo? Miałem bardzo dobry sezon na młode. Na młode na spis dałem 159 gołębi, a po ostatnim locie zostało 147. Czyli prawie nic nie zgubiono. Tak, i najwięcej zgubiłem na treningu 3 gołębie. I także na spis to myślę, że teraz będzie przelotowanych jest około 150 samic. Natomiast mam takich ze 30 późnych, znaczy lipcowych, które nie były w koszu, sami wywoziłem, bo po niektórych parach były same samce i chciałem zostawić sobie samice, to z trzeciego lęgu zostawiłem sobie samice, samce sprzedałem i teraz te samice wpuściłem tu, bo one były na tym gębniku i żeby się oblatały do samców starych i są sparowane, żeby je tu bardziej, czy bardziej oblatać. Ale tymi samicami będziesz lotował, tak? Tak, będę, one nie były w koszu,
Tak samo jak samice z 20 roku, jako młode nie były w koszu, a w tym roku wyleciały kapitalny wynik. No właśnie. Ta, co ma 14-14, to są samice, to są gołębie, które w 20 roku ja nie lektowałem, bo ja nie miałem gołębnika. To był tylko jeden, który był dorosły, a zrobiłem taką lepiankę z kilku wodzier. I te gołębie, bo opóźniało się jakby budowa gołębnika, no i był już lipiec, sierpień, a gołębnika nie było. Także ja wywiozłem kilka razy sam. W 21 jako roczniaki leciały cały program, nie będąc jako młode w koszu. No i w tym roku zrobiły kapitalne wyniki. To ci się sprawdziło, czyli nie zawsze na młode trzeba lotować, znaczy ja już, ale trzeba ja, wywozić. Ja już w lipnicy zostawiałem sobie po 10-12 samic takich lipcowych albo sierpniowych, które jako roczne może nie robiły tej furory, ale już jako dwulatki leciały bardzo dobrze. Tylko musi być jakaś gołębi. I teraz tu są te samice ze starymi samcami. To są przedziały największe niż tam. Tutaj normalnie siedzą samice w tym gołębniku. A, to jest samica. I to jest przerobione z cel. Ja to podpatrzyłem u tamtemu wonogu nolitem. Czyli normalnie może być cela, a jak chcę na samicę, to zakładam coś takiego. No tu siedzą. Najpierw myślałem, że się nie obkręcą, ale spokojnie się przyzwyczają i siedzą. A takie dosyć wąskie to do parowania, tak. Akurat jest tak, że nie będą się parować. To jest 14 cm. Wystarczy. Tak, tak. W tamtym mam 16, jest za dużo i tam jest głęboka i się mogą parować. W tym jest za płytko i się nie parują. Czyli tu mogą być i lęgi mogą się odbywać, a później... Znaczy ja będę chciał, to tak, wyciągam i są lęgi. Natomiast od kilku lat i w lipnicy ten gołębnik był przeznaczony na samicę. I też tutaj widzicie, to jest, tu jest pełny sufit i dopiero tutaj jest jakby ta wentylacja. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o wentylację, to już jestem głupi, dlatego że w lipnicy była membrana i kominki. Tutaj ze względu, że zmieniałem dachówkę, była inna, kominków nie wstawiłem, membranę ściągnąłem i on nie ma nigdzie wentylacji. Nawet po bokach są szczelnie zabite i gołębie tu nie przeszkadza. Lecą bardzo dobrze. Czyli nie musi być kominków, okienek. Dobry klimat wystarczy. I nawet jest za gorąco, latą dachówki, a gołębie robiły dobre wyniki. No tak, nie wiem, jak ktoś mówi dobra wentylacja, nie wiem, co to ma znaczyć, bo tutaj wentylacji to jakby nie ma, no ale, musi być. Ale gołębie lecą, tak. No właśnie, okej. Prezentujemy teraz kilka gołębi, kilka samczyków, które będą właśnie wystawione na naszym portalu, na portalu supergola.pl. Także Robert, proszę. Chciałem teraz pokazać dwóch braci, którzy oba mają komplet konkursów 5x5 i jest taki pech, że akurat z dwóch lęgów wyszły same samce, a ja zostawiam samice. To zdecydowałem się po tej parze dać dwa, po każdej innej tylko po jednym młodym na aukcję. To jest tak, że to jest ten lotnik 7105. I tu jest jego brat 7106 i to jest, matką jest samica Vanupa Nolitan z 16 roku. Ona już wydała kilka dobrych gołębi. W tym połączeniu jest teraz pierwszy rok, a samiec jest to z hodowli Vanupa Nolitan, tylko że z gołębi nie jego, tylko z Heremansa. I ten samiec był lotowany, który ma chyba dwa razy pierwszy konkurs. I był przeznaczony do rozpłodu do niego. Ja mam go od niego pożyczonego. Następnego gołębia, co mogę polecić, to jest 7034. I to jest gołąb, to jest półbrat tej samicy, co jest pierwszym lotnikiem oddziału, co ma 14-14. Są po tej samej matce, natomiast po innym ojcu. Ojciec jest od Vanopena z 14 roku. Jest to brat Roberty
który nazywany jest na moją cześć. Wolno pełno posiadła piąta z lotu narodowego w Belgii. No i matka jest imbred z Pinokia, z Hobena. To jest półbrat tej samicy, i która siadła też pierwsza na rejon z maratonu i trzecia na okręg. Jest w zespole mistrzowskim w kategorii maraton. Następny gołąb to jest 7128. Jest to półbrat po tym samym ojcu od Van Hopena, który wydał samice, które, jedna siostra jest w kategorii C, a druga w maratonie. I jedna ma 13 konkursów i druga... Nie, ta ma chyba 11. One mają głównie te loty od 500 w górę robiły. To jest półbrat tej samicy. Następny samiec to jest 7055. To jest gołąb. Ojciec jest z 14 roku, czy 57, Engels Horemans od Van Hopen-Witten. Natomiast matka to jest córka od Gerarda Szalwika, córka Lady in the Dark, która w 17 roku była najlepszym gołębiem Europy w lotach maratońskich. Ja kupiłem od niego córkę tej samicy, czyli to jest połączenie Van Hopen-Witten na córkę Lady in the Dark. Powiem tylko tak, że w tamtym roku miałem 6 młodych i 6 zostało po lotach, ale z tego tylko 2 samice i 4 samce. I w tym roku też jest chyba 2, bo 3 samce, chyba tylko jedna samica po tej parze. I też były wkładane na loty i 500 i 700 te tygodnie. Następny samiec to jest 7133. A to jest tą samicę, którą tam pokazywałem na końcu, 4285. Ona zrobiła 13 konkursów i jedna siostra zrobiła 13 konkursów, druga 12 konkursów i te są w kategoriach. I to są z Van Hopen-Witten. Samiec, tak jak powiedziałem, to jest Danilo, brat Danili, która wygrała lot narodowy w Belgii u hodowców Van Hopen-Witten, a matka to jest córka Spido Miranda. No, najbardziej znanej mojej pary rozpodowej. Ten taki mazany 70-77. To jest półbrat po tej samej matce samicy rocznej, która miała 14 na 14 konkursów. Czyli matka jest z Van Hopen-Witten i ojciec też, tylko są w tej chwili w innym połączeniu. Tam ta samica, czyli jego półsiostra, nazywam ją Mewka. To tą, co pierwszą pokazywaliśmy, tą stroną taką mocno. Znaczy jej siostra jest taka sama, bo ona jest z drugiego lęgu i siostra z pierwszego. Ona zrobiła mniej konkursów, ale zrobiła 2 dyplomy. I też taka Mewka jak ona. Następny samiec jest 7140. To jest samiec też samic, które w kategorii C. Jedna zrobiła 12 konkursów, siostra, druga 10 konkursów. I ostatni z tych, co wybraliśmy, 71-52. Aha, ten gołąb to jest jego matka, to jest siostra Klaustry i Klary,
vonopolyten. Te gołębie, to rodzeństwo pochodzi z pary, która wydała najwięcej gołębi, u niego chyba 12 sztuk, które były w setce w lotach narodowych w Belgii. I ta matka wydała wiele, czyli matka jego wydała wiele gołębi topowych, między innymi o Piotra Mikołajczaka. Pokażę. Ten gołąb to jest syn bezpośrednio jego matki, a ten to jest wnuk, czyli syn i wnuk W drużynie. Tak, w drużynie wicemistrza Polski w maratonie w 20 roku. I ona jest sparowana też z gołębi. Ojciec jest z vonopolyten, 16 roku. Czy kapitalne połączenie, które już w kraju tutaj dało też no wynik. Rodzeństwo robiło mi też dyplomy w lotach 300-500. Znaczy jest wiele gołębi wartych uwagi, tylko czas na nie pozwala i postaram się opisać. Tak, śledźcie nas tutaj na naszym portalu. Czytajcie też te dobre rodowody, które będą załączone do tych gołębi. Bo to nie tylko jest tych kilka gołębi wartych uwagi, ale... zdjęcia rodziców zrobić i przekazać. Tak, żeby było widać. To co, my na razie dziękujemy tutaj, Robert. Mam nadzieję, że jeszcze Cię odwiedzimy nie raz, bo już rozpoczęłeś takie lotowanie na poważnie. Znaczy, mój plan był za rok, za dwa, a że w tym roku tak wyszło, dobrze, się nie spodziewałem. Supermistrz regionu piątego, no to jest kapitalny wynik, bardzo mocny to jest przecież region, tak? To jest Wrocław, Opole, Częstochowa, to są Wałbrzych, Jelenia Góra. Tak, są hodowcy bardzo mocni tutaj i wygrać tutaj z nimi, no to jest szapoba dla Ciebie. Gdzie mówię, no to drugi rok tak na poważnie na tym nowym miejscu, nowe gołębniki też, wiadomo, nowe gołębie, a wynik kapitalny, no i ten pierwszy przodownik Polski na w maratonie, no to jest też. Czyli wynik. Jest tak, że 27 miejsce w kategorii C i 73 w kategorii A w Polsce. No i ponoć nieoficjalnie w trójce jest mój zespół lotników w Polsce w konkursie redakcji. Jeszcze tego nie wiem, nieoficjalnie wiem, że wysoko, ponoć w trójce. Nie ma jeszcze wyników oficjalnych, także tak. Nieoficjalnie pierwsza trójka. Tak. Może być pierwszy, może być trzeci. Tak. Zobaczymy. Dziękujemy wszystkim, życzymy zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, a my zapraszamy na naszą aukcję tutaj gołębi Roberta. Warte uwagi, hodowcy, którzy nabywali od niego gołębie, też zdobywali tytuły mistrzowskie, wicemistrz Polski na młode, w kategorii maraton, z niczego się nie wzięło. No i w tym roku na pewno przy mojej pomocy Jurek Pawlus, to jest region Pomorze, tak, jest wicemistrzem Polski w młodych, drugi wicemistrz Polski. Tomek Dziwiński jest w regionie Poznań wicemistrzem regionu. I Radek Andrzejak, który się u mnie zapotruje i też tam są gamy z mojej krwi, że z vonopolyten. I ma w tej chwili, w trójce jest w kategorii B. I chyba w intermistrzostwie. Także jak powiedziałeś, ty masz dobre gołębie belgijskie. Nie topowe, tylko dobre, które robią wyniki. Mi chodzi, że jak ściągać gołębie, to żeby ściągać gołębie, które w danej chwili robią wyniki. Nie historia, że ktoś zrobił wyniki 10 lat temu czy 15, tylko co w danej chwili leci. Tam w Belgii 10 lat temu, no to już jest prahistoria. Czasami, czy większość jest tak, że ludzie ściągają gołębie, które się dobrze sprzedają. Nie, które dobrze lecą, tylko się dobrze sprzedają. Chyba te, co się dobrze sprzedają, niekoniecznie dobrze lecą. Bo to do nas też często przychodzi z opóźnieniem jakimś. Jak jakaś hodowla zabłyśnie na zachodzie, to nagle, nie wiadomo skąd, są tysiące gołębi na aukcjach z danej linii. No i później jest rozczarowanie. Także wszystko z głową trzeba robić, tak? I obserwować cały czas. Ty cały czas śledzisz te
te hodowle belgijskie. Na... Mam kontakt, bo tam kilka razy w roku jeżdżę. Mhm. No i przy kawie można się dowiedzieć dużo rzeczy z hodowcami, z którymi współpracuję. A takie hodowle, no to wiadomo, że było Van Oppenruyten, gdzie wiedza była ogromna. Zakończył niespodziewanie jakby hodowlę. Drugą jest Bosman Lekens, którym odwiedzam i zawsze pomagają mi w systemie nawet, bo też lutują samicami. Lutują samcami, samicami, ale mnie interesuje system samicami. Ivan Bartens, szef Birkona, od którego też mam gołębie, też jest sprawdzałem bardzo dobrze. Miałem od niego pierwsze w 2005 roku, gdzie superlotniki są do tej pory z tej krwi. No i w tamtym roku dokupiłem jeszcze od niego z linii Rax. To jest drugi lotnik Belgii w 17 roku. To są gębie od 500 w górę. Mhm. Najlepsze. No wiadomo, od Marka Bosmana, Sachi Bosman Lekens coś tam dobieram. No i dobrałem od Gerarda Szelewika naloty typowo maratońskie, czyli powyżej 700. Kupiłem tą samicę Lady in the Dark w 19 roku i w tym roku od niego sprowadziłem 12 młodych dolotów. No i chyba z 4 samce. To chyba je przeznaczę do rozpłodu. Zobaczę jeszcze, albo przynajmniej jednego czy dwa. Natomiast samica nie będę leciał. Ja je sprowadziłem pod nową kategorię, która jak na razie u nas jakby nie... Pod supermaraton. Tak, nie jest w kręgu zainteresowania i nie ma organizatora, natomiast chciałbym takie w przyszłości lot też lecieć i, no, i w nich uczestniczyć. Mm-hmm. To są gołębie głównie pod takie loty. 700 plus. Tak, tak, czyli 700 do 1100 km. Na razie jako młode przeleciały, natomiast szału nie było. Wyniki robił inne gołębie. Mm-hmm. Jednak widać, nawet pokrojowo są inne, bo jak je wkładałem do kosza, to myślałem, że taki miałem odczucie, że gołąb mi w piątek doszedł. Bo tak nie miał masy. A to jest po prostu taka budowa tego gołębi. Znaczy, ogólnie nie ma szału, jak się je bierze w ręce. Ale to może tak, być szał tak, powyżej 700. Nie, to tak, tak właśnie, właśnie ja to porównuję do biegaczy z Afryki, z Etiopii, do biegacza na 100 km, na 100 metrów, 100 metrów. To jest, sprintera, a tak, to tak. To jest dokładnie to samo. To tyle. Dobry lot. Dobry lot.